Hej kochane, super, że jesteście. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj mam dla Was nowy filmik i to będą ulubieńcy. Pomyślałam sobie, że mam trochę zaległych filmów na dysku dla Was. Ostatnio nie miałam zupełnie czasu, żeby się nimi zająć, ale chciałam przygotować ulubieńców na tyle szybko, żeby dzisiaj ich jeszcze wrzucić, bo dawno mnie nie było. I jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której chciałabym Wam powiedzieć na samym początku. Jak pewnie wyczytałyście już z tytułu filmiku, w Krakowie będą odbywały się warsztaty makijażu, które będę prowadzić i które będą dzięki sponsorowi zupełnie darmowe. Także zapraszam Was do wzięcia udziału. W tym momencie ja jestem jeszcze przed wrzuceniem na bloga informacji o tych warsztatach i sama jeszcze do końca nie wiem, jak to będzie przebiegało, jeśli chodzi o rejestrację, ale jutro już organizacyjnie wszystko będzie domknięte, także dam notkę na blogu i dopiszę Wam też tutaj informacje na dole w opisie, na wypadek, gdybyście chciały skorzystać. Wszystkie krakowianki i dziewczyny, które ewentualnie mogą dojechać 10 października, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Także jeśli jesteście zainteresowane, to po prostu miejcie to na oku. Na blogu też informacje o tych warsztatach będą jeszcze często wracać, żeby żadna z Was ich akurat nie przeoczyła. Ilość osób, które będą mogły wziąć udział, będzie niestety ograniczona, ale chciałabym poświęcić chwilę każdej z Was, tak żebyście się mogły czegoś nauczyć. I warsztaty będą przeprowadzone w szkole wizażu, także wszystkie kosmetyki i wszystkie niezbędne artykuły będziecie miały na miejscu. I to jest chyba wszystko. Teraz przechodzimy do ulubieńców. I tym razem to będą tacy naprawdę specjalni ulubieńcy, ponieważ czasem zdarza się, że pokazuję w ulubieńcach produkty, które po prostu bardzo lubię, ale takich produktów, które mnie naprawdę zachwyciły, jest w sumie niewiele. I tym razem to będą same produkty, które okazały się naprawdę genialne i którymi jestem absolutnie zachwycona. I dużo będzie produktów do włosów, ponieważ jak widzicie, ja zmieniłam trochę moje włosy. Znaczy, nie tyle zmieniłam, co wróciłam do moich naturalnych włosów, ponieważ to są moje naturalne włosy. Ja mam włosy kręcone, których w liceum tak naprawdę nie znosiłam i od tego czasu z uporem je prostowałam, wygładzałam, robiłam z nimi różne rzeczy i ostatnio postanowiłam do tego skrętu trochę wrócić. Widzę, że światło wariuje. Okej. I postanowiłam te loczki reaktywować, co mi się całkiem fajnie udało. I przez to zmieniłam odrobinę pielęgnację moich włosów i używam teraz odrobinkę innych produktów, które Wam zaraz pokażę. Ale najpierw, żeby nie było cały czas o włosach, pokażę Wam biżuterię, którą ostatnio kupiłam i którą naprawdę bardzo, bardzo lubię. I to będą dwa naszyjniki. Pierwszy to jest naszyjnik z Kubusa z takimi kolcami. Ja na taki naszyjnik z kolcami już się czaiłam dość długo. W końcu zostałam przyparta do muru, bo ja tak naprawdę miałam go kupić na Allegro, gdzie one są tańsze. Ponieważ w Kubusie one są niestety dość drogie, ale akurat nie miałam czasu czekać na wysyłkę, ponieważ był mi potrzebny na konkretną imprezę i w końcu kupiłam go tam, ale takie naszyjniki możecie znaleźć na Allegro, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i są tańsze. A drugim ulubionym naszyjnikiem, który też kupiłam ostatnio, jest naszyjnik ze Stradivariusa, o ile pamiętam dobrze. I to jest taki przeplatany naszyjnik, troszkę podobny do tych, które sama robiłam, ale tutaj ma o wiele ładniejsze zdobienie i w sumie nie był aż tak drogi, bo kosztował 30 zł, więc postanowiłam, że go kupię. Podobał mi się bardzo jego kolor, ponieważ to jest taki ładny, jasny, pastelowy łosoś. I oba naszyjniki bardzo fajnie wzbogacają takie proste bluzki, więc jeśli szukacie czegoś ciekawego i ładnego, to myślę, że na takie ewentualnie warto się skusić. Teraz troszkę o pielęgnacji skóry. Jak wiecie, ja nie używam tak naprawdę żadnych kremów, ani niczego specjalnego, ale ostatnio postanowiłam przetestować tonik nawilżający z Dr. Betty i to jest tonik do suchej skóry z olejkiem różanym. I on mnie naprawdę zachwycił. Ja mówiłam o nim w poprzednim filmiku, będziecie miały do niego link niżej. I wtedy używałam również wody lawendowej z Fitomedu, ale tak naprawdę z czasem stwierdziłam, że ten tonik przypadł mi do gustu o wiele bardziej i okazał się o wiele, wiele lepszy do mojej skóry. I tak naprawdę korzystając tylko z tego toniku, nie czuję potrzeby używania żadnych kremów, czego w sumie i tak wcześniej nie robiłam. On kosztuje około 15 zł, ja go kupiłam w ekologicznym sklepie na Zamenhofa w Krakowie. No i sprawdza się naprawdę genialnie, to jest super produkt za bardzo fajną cenę. Ja dzisiaj idę kupić moje drugie opakowanie, bo to już mi się skończyło. Pokażę Wam jeszcze dwa produkty, które absolutnie mnie zachwyciły i dzięki którym udało mi się wreszcie zmienić mój dzienny makijaż na makijaż tak już prawie całkowicie mineralny. I to są produkty z Annabelle Minerals. Chodzi dokładnie o podkład i korektor, który mogłyście widzieć już w poprzednich filmikach makijażowych. Ja jestem wielką fanką tych produktów. Posiadam podkład kryjący w kolorze Golden Light, który okazał się być idealnym kolorem mojego mineralnego podkładu. Ja te produkty dostałam na spotkaniu blogerek w Krakowie jako gratisy.
I pomyślałam sobie, że to będzie tak jak zawsze jest z podkładami gratisowymi, które gdzieś tam dostajemy jako próbki czy testery, bo kolory nigdy nie pasują i to jest zawsze kolor albo za jasny, albo za ciemny, wszystko zupełnie jest bez sensu. Popatrzyłam sobie na te produkty w opakowaniach i tak pomyślałam sobie, że nie, to na pewno nie będzie ten kolor, generalnie tutaj za dużo nie widać i na chwilę je odłożyłam. Ale potem, kiedy do nich wróciłam, okazało się, że podkład pasuje idealnie i korektor również pasuje idealnie, szczególnie tutaj, aby rozjaśnić miejsca pod oczami. Korektor posiadam w odcieniu Dark i on wcale nie jest ciemny, jest bardzo jasny, ale pozostałe jaśniejsze odcienie są naprawdę niemal białe. Podkład jest naprawdę niesamowicie kryjący i trwały, obok Pixie to jest jeden z najbardziej kryjących podkładów, jakich miałam okazję używać i jest genialny, naprawdę bardzo Wam go polecam. Ja jestem nim zachwycona, używam go praktycznie codziennie, co najlepiej świadczy o tym, że naprawdę bardzo mi się spodobał. Taki podkład kryjący będzie idealny dla dziewczyn z tłustą skórą, będzie naprawdę dobry dla dziewczyn z suchą skórą również. Ja mam skórę normalną w kierunku suchej i tak naprawdę ten podkład nie wysuszył jej ani trochę, nie podkreślił zupełnie suchych skórek, które jeśli się zdarzały, były o wiele bardziej widoczne po nałożeniu podkładu płynnego, czy też podkładu w sztywcie, a w tym przypadku to się zupełnie nie dzieje i wszystko wygląda naprawdę świetnie. I to jest fajne, że możecie mieć suchą skórę, ale po nałożeniu takiego sypkiego podkładu mineralnego ono może wyglądać lepiej niż w przypadku podkładu płynnego. I po nałożeniu tego podkładu naprawdę nie mamy wrażenia, że nałożyliśmy, nie wiem, coś super suchego na twarz i nie ma tego uczucia ściągnięcia, którego ja bardzo nie lubię. Ja używam też pędzelków Annabelle Minerals i bardzo lubię ten flat top, z którego pomocą możemy uzyskać naprawdę mocne krycie. I myślę, że on fajnie współpracuje z tym podkładem. Ja używałam wcześniej innego flat topa i efekty nie były aż takie fajne. A takiego ściętego pędzelka używam do rozprowadzania korektora pod oczami i do bronzera, ponieważ jego wielkość też jest bardzo fajna. Ok, teraz przejdziemy do włosów, ponieważ w mojej pielęgnacji włosów trochę rzeczy się ostatnio zmieniło. Jeśli jesteście ciekawe, jak uzyskałam takie kręcone włosy, poczytajcie sobie o tym na blogu. Jakiś czas temu ja tam wrzucałam taki dość obszerny post o tym, jak to dokładnie krok po kroku robię i jakich produktów używam. I troszkę pisałam o tym, jakie produkty mogą Wam pomóc w reaktywacji Waszych fal albo loków, jeśli macie bardzo puszące się i takie nieskore do współpracy włosy. Ten post na pewno Wam pomoże. Jeśli chcecie, mogę też przygotować filmik, więc ewentualnie piszcie o tym w komentarzach. I taką pierwszą rzeczą, która mi bardzo, bardzo pomogła, była suszarka z dyfuzorem. Ja wcześniej używałam innej, teraz testuję taką Philipsa, ale chodzi o to, żeby suszarka miała taki dyfuzor, z którego tutaj wystają te igiełki. Chodzi o to, żeby te wypustki tutaj z tego dyfuzora jak najbardziej wystawały. I powiem Wam, że moje włosy bez użycia dyfuzora tak ładnie się nie kręcą i kiedy one wysychają same, powoli ten skręt jest taki o wiele mniej intensywny i moim włosom to akurat bardzo, bardzo pomaga. Więc suszenie z dyfuzorem bardzo, bardzo pomaga w przypadku takich właśnie loków i fal. I teraz pokażę Wam trzy odżywki. Może zrobimy tak, że pokażę Wam od najtańszej do najdroższej, których ostatnio używam. I pierwszą odżywką, która zrobiła na mnie świetne wrażenie, która jest odżywką najtańszą, jest taka odżywka Garniera i to jest olejek z awokado i masło karite do włosów zniszczonych. To jest jedna z fajniejszych odżywek w tej cenie. Ona kosztuje 15 zł, jaką miałam okazję używać. I sprawdza się naprawdę świetnie. Bardzo Wam ją polecam. Ja trochę się jej naszukałam, akurat kupiłam ją w Rossmanie, bo tak ją znalazłam, ale wcześniej jakoś tak naprawdę nie rzuciła mi się w oczy i wcześniej na nią nie trafiłam. Ona zdobywa bardzo dużo pozytywnych opinii na KWC, które są jak najbardziej zasłużone. Ja ją kupiłam tak naprawdę trochę z myślą o myciu włosów, chociaż do tego celu akurat wolę taką odżywkę z Naturii. Bo ja teraz też przerzuciłam się troszkę na mycie włosów odżywką, przynajmniej w jakimś tam stopniu. A drugim kosmetykiem jest maska do włosów z Biowaxu. Ja przed tymi maskami trochę się wzbraniałam, ostatecznie się skusiłam na tą fioletową do włosów ciemnych i muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zaskoczona, ponieważ rezultaty przynajmniej u mnie są naprawdę genialne i włosy wyglądają o wiele, wiele lepiej, są o wiele bardziej miękkie, miłe w dotyku, błyszczące. U mnie ona się sprawdza naprawdę genialnie i ja myślę, że w przyszłości może przetestuję jeszcze tą pomarańczową. I ostatnim, najbardziej ukochanym i zdecydowanie najlepszym produktem do włosów jest produkt, który jest niestety najdroższy, ale jest naprawdę wart swojej ceny i to jest odżywka John Masters Organics Cytrus i gorzka pomarańcza, którą ja stosuję jako odżywkę bez spłukiwania i ta odżywka bije na głowę wszystkie inne odżywki, jakich
używałam tak naprawdę w czasie, od kiedy zaczęłam bardziej dbać o włosy. I ta odżywka jest świetnym dowodem na to, że ekologiczne kosmetyki do włosów nie muszą być trudne w użyciu i mogą dawać naprawdę o wiele, wiele lepsze rezultaty niż takie droższe kosmetyki klasyczne, czy też kosmetyki drogeryjne. Jeśli chodzi o ekologiczne kosmetyki do włosów, to John Masters Organics to jest ta firma, która mnie jakby pierwsza przekonała do tego, że rezultaty mogą być naprawdę fajne i kosmetyki są naprawdę świetne, bo poprzednio kosmetyki ekologiczne do włosów nie zawsze jakby odpowiadały moim potrzebom i w rezultacie częściej wracałam do takich klasycznych, ale ta odżywka jest naprawdę niesamowita. I to jest produkt, który jest zdecydowanie wart swojej ceny. Zresztą on zdobywa naprawdę pozytywne opinie na wizażu i praktycznie każda dziewczyna, która go używała, jest bardzo zadowolona, więc ja również Wam polecam. I tak patrzę na to, że to chyba wszystko. Mam nadzieję, że ulubieńcy Wam się podobali. Jeśli macie jakiekolwiek pytania albo prośby, to piszcie na dole w komentarzach, ja chętnie z Wami porozmawiam. No i to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję szybko. Buziaki, pa.